proszę Państwa, czas realizacji tego przedsięwzięcia od dnia dzisiejszego to 35 miesięcy. Efektem prac firmy Multiconsult będzie uzyskanie decyzji środowiskowej i wskazanie jednego z wariantów przebiegu obwodnicy Ostrołęki. Poproszę trochę kolejności, najpierw ten przebieg, tak? Później decyzja środowiskowa i oczywiście, tak jak powiedziałem, elementy koncepcji programowej, czyli takiego wstępnego projektu, gdzie będą zawarte rozwiązania techniczne w zakresie już tego przebiegu tej obwodnicy. Pewnie troszeczkę Państwa będą interesowały terminy i wartość tej umowy. Wartość tej umowy to 2,9 miliona złotych. Termin realizacji, tak jak powiedziałem, to jest 35 miesięcy, czyli zakładamy, że to jest koniec 2020 roku. Następnie przejdziemy do już etapu realizacji tej obwodnicy, czyli Szanowni Państwo, 2023 rok przewidujemy ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację już tego przedsięwzięcia. Będziemy to realizować w formule projektu i buduj, czyli jeden wykonawca projekt pozwoli na realizację tej inwestycji i wykonanie. 23 rok, tak jak powiedziałem, podpisanie umowy, 25-27 rok, 2 lata na realizację. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne związane z dzisiejszym dniem, związane z naszą realizacją. Wiążemy z tym duże nadzieje, dlatego że z ronda, powiedzmy, przy drodze 53 chcemy wyprowadzić ruch razem tutaj z panem wójtem Prosikiem na most na Narwi. Ten most jest ogłoszony, przetarg unijny na dokumentację. Otwarcie oferty jest 27 listopada, w związku z tym tuż i te dwie sprawy muszą ze sobą się współgrać. No właśnie, i to inaczej no, nie bardzo mogłoby być. Natomiast również interesuje nas południowy wylot obwodnicy. Gdzieś wiem, że jest rejon Dobrołęki, ale jesteśmy zainteresowani i też będziemy chcieli tutaj zgrać, bo my chcemy w przyszłym roku zrobić koncepcję włączenia się w węzeł włączeniowy Śniadowo przez gminę Troszyn i Czerwin. I doprowadzenie tego ruchu docelowo na most w pobliżu elektrowni. I z drugiej strony będziemy chcieli powiązać się drogowo właśnie z tym węzłem południowym w okolicach Dobrołęki. W związku z tym te prace projektowe zakładamy, że będą szły równolegle. Nie wiem jeszcze skąd wziąć środki na tak ambitne plany inwestycyjne, ale myślę, że warto te koncepcje kreślić, dlatego że jeśli ich nie nakreślimy, no to nikt dla nas tego nie zrobi. I powiem, ten element tej całej układanki jest dla nas bardzo ważny. No można powiedzieć, że chcemy Ostrołękę ominąć szerokim łukiem z prawej i z lewej, żeby zrobić coś w rodzaju wielkiego ronda na terenie powiatu ostrołęckiego, żeby nie było tej blokady komunikacyjnej. Blokada komunikacyjna przeszkadza w rozwoju gospodarczym. A chcę powiedzieć, że tutaj przetwórstwo rolno-spożywcze osiąga wartość około 5 miliardów złotych rocznie. I szczerze mówiąc, do tego, jeśli dodamy jeszcze elektrownię i parę innych zakładów w Ostrołęce, to komunikacja jest poważnym ograniczeniem w rozwoju gospodarczym. O tym mówiliśmy zresztą z panem posłem Czartoryskim, panem premierem Morawieckim też i nawet prezesem Kaczyńskim w Kadzidle w czasie wizyty, bo te sprawy no, są dla nas kluczowe. Jeśli nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych, to niestety rozwój gospodarczy będzie gorzej postępował. Pojazdów jest bardzo dużo na terenie powiatu, jest 95 tysięcy pojazdów, z tego ponad 40 tysięcy ciężarowych, plus w mieście 40 kilka tysięcy. Razem daje to ogromną ilość pojazdów, które no zawsze tutaj się nie mieszczą. Te mosty, nawet jeśli będą najlepiej funkcjonowały w Ostrołęce, niestety tego ruchu nie przyjmą. W związku z tym chcę powiedzieć, że tym jesteśmy no, bardzo zainteresowani. Chcemy, żeby i droga 53 i ta obwodnica po prostu szły jak najszybciej.